Witajcie, kochani. Aloha wszystkim. Moje aktualne dzisiejsze wideo prosto z Hawajów. Postanowiłam, że nagram wam, co się dzieje tuż po zachodzie słońca. Bo zachody słońca są bardzo popularne. A tuż po zachodzie słońca prawie nikt nie nagrywa. Ludzie się nie dzielą. A ja chciałam wam pokazać, jak wygląda tutaj życie na Hawajach. Tutaj jest ulica, którą przejeżdża bardzo dużo aut, dość dużo, ponieważ jest sezon turystyczny na turystów. Tam surfują. Mój mąż uwielbia surfować i bardzo często tutaj łapie falę mój surfer. Zobaczcie, jak przecudnie w ogóle woda się odbija. Woda jest często, bardzo czysto, krystalicznie niebieska. Teraz jest trochę taka przybrudzona, bo to zależy też, jak wiatr wieje, w którą stronę zabiera falę. No i ten piasek się też unosi od uderzania w skały, o skały. Uwielbiam tu być, uwielbiam tu przychodzić i codziennie tak naprawdę na zachód słońca tutaj jestem. Pokażę wam więcej. Tutaj wszyscy sobie siedzą i enjoying the beautiful view. Czyli radują się na ten piękny widok tam. Widać inne wyspy. Jest dosyć ciepło. Bardzo ciepło. I jest przepiękne. Kilka dni temu był jeden z najpiękniejszych zachodów słońca, moim zdaniem. Tak, jest pretty, definitely. Było bardzo różowo i fioletowo. Moje ulubione kolory, jeśli chodzi o zachód słońca. I było przepiękne. Tutaj właśnie jest. Że możecie doświadczyć ze mną dzisiaj takiej surowej wycieczki. Dosłownie surowej, na surowo. Nagranej po prostu od tak. Mieszkamy bardzo blisko plaży, więc codziennie tutaj przychodzimy. I wiecie, tak postanowiłam sobie, co powiecie, żebym w każdy piątek postowała wam właśnie zachód słońca na Hawajach. I będę mówić na jakiś ciekawy subject. Może live'y będą takie krótkie na temat duchowości. I jeśli będzie w ogóle predyspozycja do tego, żeby o tym mówić, bo jeszcze przyznam szczerze, nie lubię rozmawiać o duchowości po prostu, bo ktoś tak chce, to musi wyjść od serca. I tutaj się zaczyna nocne życie. Wszystko wróciło do normy. Imprezy, bary pootwierane, restauracje, więc jest cudnie. Także dzisiaj jest taki skromny ten zachód słońca. Myślę, że jak będę tu przychodzić co tydzień, w sensie z wami, z kamerą, to może coś złapiemy fajnego. Dajcie w komentarzach znać poniżej, czy podoba wam się taka wizja.
O, takie głębokie wdechy i wydechy tutaj. Coś cudownego. No i oczywiście na bosaczka. Bo jakby inaczej. Zobaczcie, jak przepięknie woda uderza w te skały, jak ona się rozbryzguje na wszystkie strony. To jest po prostu coś pięknego. Jakby ktoś się chciał zainteresować, to tak, śmierdzi troszkę jak rybami, tak krewetkami i innymi rzeczami. Zwierzątkami morskimi po prostu sobie śmierdzi. Albo pachnie, chociaż dla mnie, przyznam szczerze, już ten zapach nie jest taki przyjemny jak kiedyś. Zaczyna mi troszkę przeszkadzać, wadzić, ale sam zapach oceanu jest przepiękny. Też ten zapach z oceanu pochodzi też dlatego, że dużo rybaków tutaj po prostu łowi i wiecie, rzucając tutaj na brzeg pełno robaków, jedzenia dla ryb, żeby je złapać, tak naiwnie troszkę, to ta woda też tak zaczyna cuchnąć później. Tylko przy brzegu, bo i tutaj właśnie przy tych skałach, bo tutaj przeważnie stają z wędkami i łapią rybki biedne. No ale nic nie zrobimy. Niektórzy mają takie hobby i przykre to jest, ale myślę, że to wszystko otworzy wielu ludziom oczy już wkrótce. Myślę, że na to wszystko zostaną otwarte oczy. Myślę, że znajdzie się niedługo rozwiązanie na wszystko i będziemy w takim wiecznym szczęściu. Nie da się być tak cały czas, bo byśmy nie dostrzegli tego szczęścia, gdyby ono wiecznie było, ale w takim fair szczęściu, żeby nie będziemy musieli się martwić o różne rzeczy, bo ta podstawa będzie zapewniona. I tutaj jeżdżą autami. O tam, a tutaj rowerami. Także, także jest moc. Idziemy troszkę na chodnik. Teraz miałam wypadek mały 2 dni temu. Goniliśmy się na trawie z moim mężem. I problem, który okazał się trochę też zbawieniem, bo postawił mnie troszkę na 4 litery na dłużej. Chciałam wskoczyć na mojego męża i po prostu uściskać go, skacząc z tej trawy na niego. No i na nieszczęście nie udało nam się, bo ja zahaczyłam palcem o jego nogę w jakiś sposób, palcem u nogi. To jest 4. palec u nogi. On się jakoś tak dziwnie wygiął. Szczeliło bardzo mocno, bo to było dosyć mocno, intensywnie. No i powiem wam, że w ogóle nie jest spuchnięty, a lekko jest sinawy pod spodem. Mowa o tym panie palcu, a tym tutaj. Czekajcie, bo już światło jest złe i nie widzicie o tym tutaj panu palcu. Tak. On się tutaj biedny zrobił. No i muszę wam powiedzieć, że 2 dni, już na 2 dzień było lepiej, na 3 dzień znowu go uderzyłam i znowu na nowo zaczęło boleć, ale już się tak uzdrowił, że nie bolał, także w 2 stronę tego sobie wygięłam, zahaczyłam o kwietnik metalowy. Masakra. Także uważajcie na swoje stopki, bo tutaj na Hawajach możecie być bardziej narażeni na takie
na takie wypadki, bo nosimy bose stopy, bo nosimy sandałki, klapki niektórzy i tak to się później właśnie dzieje. Także niedługo będzie ciemno, ludzie czekają, aż będzie ciemno. Uwielbiam tutaj ten spacer, jest dosyć duży i intensywny. I bardzo dużo ciekawych istot tu przychodzi. Można naprawdę zauważyć fajne dusze w tej przestrzeni. Elektryczny rower. W ogóle to śmierdzi jak nie wiem. Chciałam sobie zakupić, ale śmierdzi. Więc nie wiem, czy... czy to dobry pomysł. Ale chcę wam powiedzieć, że wibracja tutaj jest niesamowita. Jest przecudnie. Będę przychodzić tutaj o różnych porach do was. W piątki. Aby wam pokazać co nieco więcej Maui. Nie mam konkretnego dzisiaj nic do powiedzenia. Nawet nie chcę. Moja dusza mi mówi, żeby odpocząć, nie myśleć. I tak to teraz to robię, mówię do was, ale nie chcę myśleć. Chciałabym odpocząć i cieszyć się tą sekundą życia. Takie wideo dzisiaj mam dla was. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja teraz będę się rozłączać pomalutku. I będę zmierzać do domku. Na kamerze wygląda dużo jaśniej niż jest w rzeczywistości. Jest dosyć ciemno. Kamera zawsze rozjaśnia. Ale jest przecudnie. Także zapraszam was na piątkowe wieczory, zachody z Rocco Conrad Girl po polsku. Każdy piątek. Od dzisiaj. Mój każdy piątek, a wasza sobota. Pozdrawiam serdecznie. Wysyłam uściski i miłość, pozytywną energię. I przyjmuję pozytywną energię. Tylko i wyłącznie. Mahalo, namaste, peace i z Bogiem. Szkielet kraba leży sobie na ziemi i ludzie się nim fascynują.